się małżeństwo. Proszę przyjąć gratulacje i życzenia wszystkiego dobrego. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam panu Leonowi po życiu małżeńskie. Proszę o przyjęcie gratulacji i uznania. Jak widzę i Czesławowi Frąszczakom, którzy zawarli związek małżeński 51 lat temu w Chełmży. Urszuli i Gerardowi Kowaleczko, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w życiu małżeńskie serdecznie gratuluję. Cieszę się, że mam zaszczyt wręczenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w życiu małżeńskie. Państwu Leoni i Bogdanowi Kowalskim, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Pakościu. Proszę o przyjęcie gratulacji i uznania. Państwu Krystynie i Andrzejowi Kuperskim, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Państwu Marii i Marianowi Matłoszom, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Państwu Jadwidze i Henrykowi Obiało, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Serdecznie gratuluję, życzę dużo zdrowia. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pożycie małżeńskie. Państwu Janinie i Gerardowi Osowskim, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Ciechocinku. Dobry Państwu. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pożycie małżeńskie serdecznie gratuluję. Życzę wszystkiego co dobre. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwu Hejtrun i Senanowi Lejserom, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. Odznaczenie odbierze małżonka. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam pana Leona Kowalskiego małżeńskie. Proszę o przyjęcie gratulacji dla siebie. Państwu Agnieszce i Zenonowi Wojciechowskim, którzy zawarli związek małżeński 50 lat temu w Toruniu. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczę Pani Leonowi pozycję małżeńską. Proszę o przyjęcie obelgi słów uznania, gratulacji i życzę wszystkiego zdrowia. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Gratuluję serdecznie, cieszę się, że mogę Państwu wręczyć ten medal. Aha, teraz mówimy, tak? No poznaliśmy się latem, graliśmy się w sierpniu. No w życie przyszliśmy jednak do Złotych Godów. Było różnie w życiu, ale trzeba się zrozumieć, trzeba pogodzić się zawsze. Tak, było generalnie wszystko ok, bardzo dobrze.